Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piwus. Witam was w 15 odcinku z The Last of Us na moim kanale. Moi drodzy, w poprzednim odcinku Ellie nas uratowała, a teraz będzie nas osłaniać, a my musimy sobie zrobić drogę przejścia. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Naciśnij. Aha, żeby szybko rzucić cel. Nie chcę na razie rzucać. Turyści nie mogli załatwić całej ekipy. A jeśli to zrobili, może wojsko wraca. Nie wygłupiaj się. Wojsko ma w dupie to miejsce. Według mnie jacyś turyści po prostu mieli szczęście. Znajdziemy. Zawsze ich znajdziemy. Obyś miał rację. Dobra, szybciutko tutaj. Ostrze w ukryciu. Cyk, cyk. Jeden załatwiony. Zostało jeszcze pierdyliard. A... Mogę przejść przez ten budynek? Chyba mogę. Czy w tym budynku... A, też będzie ziomeczek. No dobra, to sobie go zneutralizuję od razu. On ma hełm. Ktoś tam chyba chciał powiedzieć, ale mu nie wyszło. Chyba nawet ten gościu, którego przed chwilą zabiłem, chciał coś powiedzieć, ale no cóż. Dobra, zbieramy. Idziemy, zobaczymy na górze, czy ktoś będzie. Tam na dole jest, w sensie na, jakby na dworze jest jeszcze chyba trzech. Albo czterech, nie jestem pewien. Okaże się to, jak już do nich dojdziemy. Tutaj poblokowane przejścia, tutaj nic nie ma. No tu jest ziomek. Proszę cię z łaski swojej, nie odwracaj się. Dobra, zesrało się. Ali też strzela z tego, co widzę, ale jej to nie wychodzi zbytnio, więc ją trochę wspomożemy. Ała. Zapłacisz mi za to! Gdzie oni jeszcze mogą być? Tam jest ktoś. Tam jest ktoś. Czekajcie, ja bym się uleczył, zaraz zginę. No nie udało się tego na cicho niestety zrobić, a bardzo chciałem. Tam jest jeden i tam jest jeden na pewno. Ruszam! O, dobra, Ellie go zdjęła. No. Oj, śmiecił. Aj, nie mam już amunicji. No chodź, pokaż się. Jest tutaj! Dobra. Cel nie dostał w głowę. Zmarł? Trochę się zesrało wszystko, no ale cóż. Nie zgubcie go! Otwórzę! Tak trzymaj, Ellie. Zapłacisz za to! Następny nie żyje. Następny nie żyje. No już to chyba wszyscy. Dobra, chodźcie na dół.
No jak? Dam ci coś bardziej w twoim rozmiarze. Ale tylko w ostateczności. Okej. W sumie to jest bardzo przydatne, że ona będzie miała broń, bo dzięki temu będziemy mieli dodatkowego kompana, powiedzmy, do... Jest zabezpieczony. Strzelania. Odbezpieczyć? Tak. Tylko pamiętaj, to nie jest zabawka. Musisz uszanować... Joel, będę uważać. Okej. Okej, lecimy sobie dalej. No dobra, coś tam jeszcze... Coś tam jeszcze jest tej amunicji. Nieduże, bo nieduże, ale coś jest. Sporo straciliśmy na nich, nie trafiając. Zwyczajnie. No, ale cóż, już nieważne. Dobra, tu nic ewidentnie nie ma już. Idziemy do przodu. Chciałem ich zabić po cichu, ale no nie wyszło. No. Czasem się udaje, czasami nie. O. W ogóle... dobra, to tak działa. I na siódemce mam 8. A na szóstce, czekaj, aha, dobra, to czekaj, 2, wymień broń na to, a na jedynce wymień broń na to, na trójce będzie zwykły pistolet, a na czwórce rewolwer, dobra, to ma większy sens teraz, wszystko. Czy ja tu coś znajdę jeszcze? Chyba nie. Dobra, Eli, dajesz! Robi się! No dalej. Głupi łańcuch się zaciął. Aha. Czekaj. Tak. Już. Okej. Okej. Elegancko. W taki sposób też może nam otworzyć drzwi. Dlaczego by nie? Weźmy to ze sobą. Pomóż mi otworzyć. Dawaj! No! Dobra, jest! Chyba raczej damy radę po tym skoczyć, tak mi się wydaje. Tu są kolejne rzeczy. Można sobie zrobić apteczkę. Użyć... Aj, cholera. Użyć jednej apteczki. I stworzyć kolejną apteczkę. Cyk. Elegancko. Ostrzy nie muszę. To mógłbym, ale na razie jest niepotrzebne. Dobra. Możemy iść dalej. Przydałoby się, czekajcie, 4 sobie wcisnę, żeby mieć... Okej, kolejny stół do upgrade'u. Ja mam co nieco tych śrubek nazbieranych, więc zaraz się widzimy. Ja sobie szybko coś poupgrade'uję. Okej, broń jest poulepszana. Zwiększyłem jakieś tam pojemność magazynku, jakąś szybkostrzelność, coś tam. Nie ma żarcia, jakieś stare buty, nic nie mieli. Chodźmy. Ha.
rany. No to gruba akcja, muszę przyznać. Okej. Rozjebali dwójkę ludzi i sobie pojechali. Łowcy są naprawdę przejebanymi typami, muszę przyznać. Dobra. No cóż, lecimy dalej, nie? Nam nic się nie stało, na szczęście. W końcu zabili tę dwójkę. Cholera, byłem pewien, że udało im się dymknąć z miasta. Teraz musimy znaleźć jeszcze tę dwójkę spieprzone do samochodu. W tym wozie musiała być cała armia, no bo inaczej jak udałoby im się zajebać tam całą załogę? Szukajmy dalej. Skończmy z zawodem w łodzi. Dobra. Musiałem go szybko chwycić, bo nie chciałem ryzykować, żeby mnie znalazł. Teraz cię mam, dupku! No raczej nie bardzo. Bo to ja cię mam, dupku. Przynajmniej wiemy, że się nas boją. Tylko nie daj się zaskoczyć. Chciałem ci tylko powiedzieć, że dobrze, że jesteś po mojej stronie. No, zdecydowanie. Komplement. Okej. No okej, no co, rozwaleni we dwójkę zostali i możemy iść dalej. W takich alejkach coś może się kryć, więc ja bym sobie to sprawdził. Czy tu nic do podniesienia przypadkiem nie ma. Ale chyba nie. Martwi mnie to, że nie ma znajdziek. W sensie, pewnie są, ale to są tak rozległe te mapy, że jakbym miał przeszukiwać każdy teren, to odcinki musiałyby po godzinie trwać, a nie mamy tyle czasu. Jest wiadomo, że być tyle wschodniej części. Gówno gdzie. A to z Market Street. Właśnie zapewne jadą. Kto wie, może jest gówno. Może niech ci turyści pokażą swoje gęby. On ma broń! Joel! Na drugim piętrze ktoś jest. Tam! Ta, widzę go. Nie wychylaj się. Kurwa, to są wszędzie te pułapki zajebane. To jest bardzo niedobrze. Mamy 6 pocisków. Dam radę przejść pod tym? Dam radę, okej. Okay. Elegancko. Słyszeliście, że wreszcie złapali tego gościa i jego dziewuchę? Tylko gość i dzieciak? Karabin! Ej, ile mamy tu stać i bawić się? Nie wiem. Chodźmy zajrzeć do chłopaków. Jak to teraz zrobić, żeby oni mnie nie złapali? Trzeba się rozglądać też za tymi pułapkami. Cholera, że ja nie mogę oznaczać tych ludzi. To jest... O, bym się wbił w pułapkę. On tu wróci? Tam jest ich dwóch, ale ten musi tu wrócić. Dobra, to jak to tylko podejdzie, to od razu go chycam i zabijamy go. Poszedł gdzieś tam. Szczerą nadzieję, że on tu wróci, tak szczerze. Na razie się nie kwapi co do tego.
Ja pierdolę, akurat jak chciałem wyjść, to czy ty... O... No chodź tu. No. I zapraszam pana tutaj do tańca. No ale dzisiaj ty. On mnie w chuja zrobił, sobie poszedł tam po prostu. Dobra, wchodzimy tam i robimy rozpierdol, bo nie chce mi się czekać. Jasna. Kurwa, trop! Tutaj! O, w mordę. Nie wiem, czy mnie widzieli, czy nie, ale nie dbam o to tak szczerze. Wezmę sobie tylko shotguna i mogą tu przyłazić wszyscy po kolei. Tak szczerze. Albo wiecie co? Dobra, niech on tu przyjdzie. Albo wiecie co? Jeszcze lepiej zrobimy. On tu przyjdzie? Tak, to zabijemy go tutaj. A reszty pozbędziemy się za pomocą łuku. Tu też! No dawaj, 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 dawaj. To z pewnością nie są wszyscy jeszcze. Cholera, mało brakowało. Albo i może. Na skraj świata i z powrotem. Tak. Wytrzyma ci przetrwać. Wszyscy. Przepraszam. Dzikie światło gwiazd. Pamiętasz komiks, który czytałam? Jego bohater powiedział to po wielkiej bitwie. Wytrzymać i przetrwać. Ty, ona już to mówiła. Okej. Okay. Mam jakieś déjà vu dziwne, ale ona już to chyba mówiła. Co tu mamy? Kolejną tatkę jakaś. Skończyliśmy przeczesywanie miasta w poszukiwaniu ocalałych. W hotelu ukryła się grupka żołnierzy, zajęliśmy się nimi. Kilku z nas zrobiło wypad na obserwowanie, a raczej na to, co z niego pozostało. Okej. Okay. Na to, co z niego pozostało. Większość ciężkiego sprzętu poszła się jebać w trakcie walk. Teraz długo nie wsiądziemy do czołgu. Podobnie z ciężką artylerią, nic z niej nie zostało. Jednym wyjątkiem jest samochód terenowy. Udało nam się naprawić auto i zamontowane działko kaliber 50 cali. To tacko rządzi. Niech tylko ktoś z nim teraz zadrze. O, no dobra. No to wiemy, że niezłą imbę mogą chłopaki odpierdolić tutaj z tym samochodzikiem swoim. Proszę bardzo.
Okej. Okay. Stworzyliśmy ostrze, lecimy dalej. Co my tu mamy? Dużo fajnych rzeczy. Jakaś amunicja, rzeczy do ulepszania. Czy mogę zrobić jeszcze jedno ostrze? Mogę. Przyda się. Często bardzo mocno się przydają te ostrze, tak szczerze. Okej. Okay. Tego nie muszę używać. Dobra, mogę chyba iść dalej. Rzadko by się skończyło dla tej strefy. No, chodź, Ali. Okej. Chodź! Proszę bardzo. Praktycznie tak, praktycznie nie. Jeżeli mam być szczery. Dobra, tu jakieś rzeczy. Może się będą znajdować. Dużo z tych aut policyjnych. Ciekawe, czy ja mógłbym je przeszukiwać, czy coś. W miejscu, w bostońskiej strefie. Ale chyba nie. Czekaj, tam można iść, tu można iść, wszędzie można iść. Kurczę, są tak rozległe te tereny. Okej. Okay. Teraz mamy bardzo dużo przeciwników, jakby ludzi powiedzmy, a nie zombie. To też jest bardzo ciekawe. Że gra jest tak mniej więcej zbalansowana, że najpierw... Ciężarówka. W porządku, nie wychylaj się. Dawaj dalej. Nie wiem, 25. Gówno prawda. Przysięgam. Masz 25 puszek bekonu? No, 24. Właśnie jedną skończyłem. Skąd wytrzasnąłeś 24 puszki bekonu? Wojskowa stawka w tym dawnych czasach. Znaleźliśmy grubele. Chodziliśmy się po prostu. Czy on jest dobry? Kiedy znowu będziesz go robić? Czemu pytasz? A jak myślisz? Spróbować. A, no ja. Na tym tygodniu uratowałem ci dupę przez kikacze. Zastanowię się. Mogłem pozwolić ci zdechnąć. O, Jezu. Zrobię ci ten bekon, jeśli przestaniesz o tym gadać. Wow, co to się stało? Gra mi się nagle zatrzymała, coś się odwaliło dziwnego. No dobra, no nic, trzeba ich chyba wykosić tutaj po prostu. Oj, tylko jak się do tego zabrać najlepiej? Dobra, rozpętałem znowu małą wojnę. Ale to nic. Poradzimy sobie raczej z tym. Gdzieś tu trzeba przemknąć, ale nie wiem gdzie. Czy jak przebiegnę przed... Czekajcie, zrobimy mały eksperyment. Czy jak przejdę sobie tak, to on mnie zauważy? Tak. A czy jak rzucę w nim na przykład gwoździobombą, to coś to da? No nic nie da, bo ona musi...
trochę idiotycznie. Czekajcie, nie, to wczytamy grę. Nie, czekajcie. To jest to. Czytamy sobie save'a. Aha, tam okej. Nie. Kiedy? Zimno. Dawaj dalej. 25. Tak, 25 bekonu? No, 24. Właśnie jedną skończyłem. Skąd wystarczyłeś 24? Wojskowa szafka w hotelu z dawnych czasów. Znaleźliśmy ją z Rubenem. Podzieliliśmy się po połowie. Ciąg jest dobre? Kiedy znowu będziesz to robić? Czemu pytasz? A jak myślisz? Spróbować. No, no ja. Okej, okay. Ten jeden załatwiony. Ten bekon, jeśli przestaniesz o tym gadać. To bekon, musi być dobry. Czy ten ziomek ma zamiar tu przyjść? Nie wiem, czy miał zamiar tu przyjść, ale już go nie ma. Chryste. Kurwa, trup! Dobra. Co to było? No chodź tu. Dobra, mamy tą samą sytuację co wcześniej. Co teraz wy mi powiedzcie, bo ja nie wiem. Chyba, że zrobimy tak. Dobra, swój swojego zabija, ty. Pojebani ludzie. Ja bym sobie jeszcze spenetrował te rzeczy. Tutaj. Cyk, 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 cyk. Dokładnie tak. Osłaniaj mnie! Okej. Prój Eli do tego auta. Czekajcie, tam coś jeszcze było, cofnę się na szybko. A, tu nic nie ma. Okej, okay. To zjebałem. Ewidentnie trzeba iść w tą stronę. O, stary! Dobra, przeleciałem tak trochę na jolo to wszystko. Klatki spadają i to bardzo mocno. No, zbieraj amunicję i lecimy do góry. Już powinienem kończyć ten odcinek, ale jeszcze przedłużymy go kawałek. Malutki. Chyba ich zgubiliśmy. No dobra. To
No skoro ich zgubiliśmy, to zostawimy sobie resztę na kolejny odcinek, tak więc to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę sobie oraz komentarz i słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.